Jesteśmy na terenie Podlaskiego Ogrodu Botanicznego. Zatrzymaliśmy się tutaj przy takiej akurat roślince, zaraz wyjaśnię dlaczego. Świat roślin dzieli się, jedną z takich podstawowych jednostek systematycznych jest rodzaj, jest rodzina, później rodzaj i gatunek. Tak samo jak każdy z nas ma imię i nazwisko i samo powiedzenie nazwiska niewiele mówi, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować drugiej rośliny, jeśli powiedzmy, że Nowak, nie jesteśmy w stanie kogoś zidentyfikować, jeśli powiemy Jan, ale jeśli powiemy Jan Nowak, to już możemy się domyślać, o kogo chodzi. Tak samo w świecie roślin, gdybyśmy powiedzieli, to jest jedna z bylic. Jeśli powiemy bylica, to też nie wiemy, o co chodzi, bo ponieważ mamy na terenie Polski kilka gatunków bylic, chociażby bylica piołun, najbardziej chyba znana, bylica estragon, bylica polna, bylica piaskowa, a to jest specjalna roślinka, przynajmniej historycznie specjalna, nazywa się bylica Boże Drzewko. I właśnie ta nazwa gatunkowa Boże Drzewko, bo to jest bylica, to jest rodzaj, a Boże Drzewko to jest gatunek. To, co czasami mamy w ogrodach jeszcze, czy w sadach odmiany, to już stworzył człowiek w wyniku pracy nad tymi roślinami, ale pierwotnie, wyjściowo to jest właśnie tylko rodzaj i gatunek. I ta bylica musi być coś bardzo szczególnego, że nadano tej roślinie w polskim języku Boże Drzewko. Tak samo jak dla roślin trujących nadawano najczęściej złe nazwy, kojarzące się na przykład z wilkiem, jak wilcza jagoda, wilcze łyko i tak dalej, to po to, żeby otrzymać taką nazwę Boże Drzewko, roślina musiała być specjalnie zasłużona. I ta roślina w wielu rejonach Polski była prawie w każdym ogródku na wsi, ponieważ służyła jako taki jeden z podstawowych jakby środków pierwszej pomocy. Wiadomo, że dawniej były troszeczkę inne, nie wiem, dolegliwości najczęściej, które człowiek tak miał. I jedną z takich były urazy mechaniczne. To było jakby kiedyś to było bardziej na. Teraz używamy rękawiczek, jesteśmy bardziej ostrożni, mniej pracujemy tak fizycznie, mamy bardziej doskonałe jakieś narzędzia, urządzenia. Kiedyś tego nie było, więc te urazy mechaniczne były dość popularne, jakieś otarcia, drobne skaleczenia. I właśnie ta bylica Boże Drzewko służyła do leczenia tego typu dolegliwości. Czyli zarówno zimą można było użyć tej roślinki, nawet jak nie miała listków, to miała żywe pędy, więc po takim skaleczeniu się ktoś z rodziny, czy osoba, która doznała takiego urazu, biegło się do swojego ogródka, zrywało kilka takich gałązek, ucierało to ze smalcem wieprzowym najczęściej, gęsim, i robiło się coś w rodzaju maści, takiego do zasmarowania tej rany, która ponieważ roślina ta działa bardzo silnie odkażająco, przeciwbakteryjnie, i właśnie bardzo mocno pomagała w leczeniu właśnie tego typu jakichś urazów. Stąd też, i tak jak mówię, rosła prawie w każdym ogródku na wsi, w niektórych rejonach Polski. Tutaj szczególnie na wschodzie była bardziej znana, więc stąd też ta. W tej chwili już o tym zapomniano, ponieważ mamy apteki, mamy w zasadzie prawie w każdej miejscowości i łatwo sobie z takimi jakimiś chociażby urazami radzimy w inny sposób, ale historycznie przez setki lat to właśnie ta roślina do tego służyła. Poza tym ma piękny zapach i może służyć jako przyprawa do wielu danych.